Dzień dobry, kochani, na karcie dnia. Aniołki, nie mam coś szczęścia do losowania kart. Dociągnęłam dodatkowe karty i też nie czuję się uśmiechnięta. Skarpeczki, dzisiaj karta Tarota. Tarota światła i cienia. Pięć kielichów, karta brama. Boję się. Nie wiem, co mam zrobić. Jestem smutna, smutna. Dociągnęłam karty, które pokazują bardzo ciężką pracę, gdzie będziecie bardzo zmęczeni. Ale i też, kochani, jakąś chorobę. Tak jak leżymy w łóżku, nie chce nam się wstać, bo nas nikt nie kocha. Dociągnęłam kartę uzdrawiające serce. Po toksycznej relacji nie umiemy się zebrać. Mamy wszystkiego i wszystkich dość. Karta brama. Zamykamy etap w pewnym życiu naszym, obojętnie jakie tam macie przypadki, czy to trudne rozstania, czy też partner sam odchodzi, partnerka odchodzi i w głębi serca czujemy, że tak naprawdę nie chcemy tego, bo my kochamy. Może to być też, kochani, odejście z tego świata innej osoby. Karty bramy zawsze, kochani, zamykają pewien etap w naszym życiu, ale i otwierają. Ale my tego nie widzimy, że się otwiera coś nowego, bo my jesteśmy smutni w środku, od środka. I tam od środka nas rozrywa ból, rozrywa nas ta rozpacz, chcemy krzyczeć, płakać. Czasami wszystko nam się wali na głowę. Czasami mamy wrażenie, że bardzo często słyszę od Was: świat mi się zawalił. Nie umiem się niczym zająć. Nie umiem zagłuszyć tego bólu. Nie umiem pracować. Nie umiem spać. Nie chce mi się chodzić na spotkania ze znajomymi. Czuję, jakby mnie ktoś zranił prawdziwym mieczem na przykład. I dlaczego tak się dzieje? Czemu czujemy złość, że ktoś od nas odszedł? Że ktoś okłamał nas? Czemu dzisiaj poczujemy ten taki spadek energetyczny? Może początek jakiejś grypy, jakiejś choroby? Może dzisiaj dowiemy się o chorobie, o grypie, a może po prostu dadzą nam tyle pracy na dzisiaj, że będziemy mieli dość. Może w pracy ktoś nas skrzywdzi, oszuka. Tutaj widzę, że jesteśmy źli na siebie, że daliśmy komuś całe serca, ktoś nam je zabrał, że pracowaliśmy ciężko, a nie dostaliśmy wynagrodzenia takiego, jak trzeba było. Jesteśmy źli, że daliśmy się oszukać, że byliśmy zaślepieni, że żyliśmy po prostu w zwykłej iluzji. Tęsknimy. Wielka tęsknota. Myślimy, że nasze serce jest rozerwane na pół, że się go już nie da poskładać, a przecież pustka bez drugiej osoby, bez pracy. Obojętnie co straciliście, to dzisiaj to jest jedna wielka energia straty. Ta pustka jest reszta. Tu, kochani, już wyszły na jaw zdrady. Przeszłość się powinna zamknąć, ale boli. Ktoś nam może powiedzieć coś nieprzyjemnego. Może trzymamy się tak kurczowo przeszłości, że nie umiemy się z nią pożegnać. Ja to często mówię, płacz nad rozlanym mlekiem, nie? Myślę, że wiele z nas będzie dzisiaj rozdrapywać jakieś stare historie, to co było, kochani, kiedyś. A niepotrzebnie. Bo pora zakończyć i zamknąć. Bo jeśli zadamy sobie dzisiaj pytanie, co powinnam zrobić, to zamknąć. Będzie bolało, bardzo, bardzo będzie bolało. Ale koniec zawsze oznacza początek. Możecie robić wszystko, żeby zagłuszyć ból, strach, spotykać się z nowymi ludźmi, uciekać w pracę,
iść do jakiegoś hospicjum, pomagać chorym, biednym, samotnym. Często w pięciu kielichach ludzie uciekają w alkohol i tego wam nie radzę, bo rano się, jak się przebudzicie, obudzicie, będziecie się bardzo źle czuć. Bardzo źle. Jeżeli ktoś ma problem z uzależnieniem, to dzisiaj jest ten dzień, żeby coś z tym zrobić, żeby poddać się terapii, żeby z tym skończyć, przekroczyć tą bramę bólu. Ktoś może dzisiaj płakać. Dlaczego? Bo nie zostały wcześniej wyciągnięte wnioski. Bo ciągle żyjemy w przeszłości zamiast iść do przodu. Te psychiczne blokady powodują u nas strach. A ja wam powiem, nie bój się, bo to już minęło. To, że ktoś ci powiedział, że nie chce ciebie, że odszedł, to nie wiedział, jaką osobą wartościową jesteś, kim jesteś. Otwórz nowe drzwi. Nie daj się, że tak powiem brzydko, zamknąć, bo będziesz ciągle przygnębiona, ciągle w rozpaczy, w smutku i tak jak osoby, które noszą żałobę, tak będziesz ty wyglądać. Wszyscy będą myśleć, że ktoś ci umarł, a nie, że ktoś ci coś przykrego dzisiaj powiedział. Nawet jak ci powiedzą coś dzisiaj przykrego w pracy, olej to. To jest tylko jeden dzień. A ty na skutek tego wypalenia, czy tej straty, tego, że straciłaś przyjaciela, czy ktoś ci tak powiedział, twój organizm może zacząć chorować. Nie skupiajcie dzisiaj całej swojej energii na tym, co was od środka zmiażdżyło. Wy nie jesteście winni. Musicie sobie to powiedzieć. Dzisiaj trzeba zaakceptować tą stratę. Choćby nie wiem, jak bolało. Wziąć pod uwagę to, że zmiany to jest jedyna pewna w naszym życiu. Pozbierajcie się jak najszybciej. Odzyskajcie swoje siły. Bądźcie gotowi, że nadejdzie lepsze, piękniejsze. Istotne, kochani, jest to, żeby nie być za długo w tej energii, bo nie wszystko się skończyło, nie wszystko przepadło. Zawsze coś jest po coś. Uzdrawiajcie swoje serca. Ja mam taką propozycję dla was, żebyście sobie powtarzali taki cytat właśnie z Tarota Światła i Cienia. Moje przepełnione czułością serce prowadzi mnie ku szczęśliwej przyszłości. I tym cudownym, przepięknym akcentem, wysyłając wam ogrom energii, światła i miłości, życzę wam cudownego dnia. Nie dajcie się tym złym humorom, tym napadom melancholii. Pozwólcie, żeby wasze serduszko, wasze czułe serduszko poprowadziło was właśnie ku uzdrawiającej magii, żebyście odzyskali wiarę w siebie, wiarę w przyszłość. Wiem, że jest trudno, ale rozwiejcie ten smutek. Dzisiaj uśmiechnijcie się i powiedzcie: kocham siebie, a ja kocham was. Dziękuję, że ze mną jesteście. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie ślad w komentarzu, zostawicie łapkę w górę. No i zapraszam was znowu na kartę dnia. Buziaki, skarby. Trzymajcie się ciepło i proszę wstać, uśmiechnąć się. Nie wszystko jest stracone.